Wielodzietnym rodzinom mieszkającym na terenie gminy Suwałki będzie przysługiwała karta dużej rodziny. System zniżek dla rodzin mających co najmniej troje dzieci wprowadzony zostanie od lutego 2018 roku. Urząd zarezerwował już na ten cel środki finansowe. O kartę dużej rodziny dopytywali w gminie sami potencjalni beneficjenci. Część z nich jest już w posiadaniu jej ogólnopolskiego odpowiednika, ale okazuje się, że nie wszędzie jest on honorowany. U nas można powiedzieć taki innowacyjny, gdyż takich dofinansowań jeszcze nie mieliśmy, nie wprowadzaliśmy i chcemy tym rodzinom wielodzietnym, czyli w zasadzie 3 i więcej dzieci, które mają, w jaki sposób pomóc, a szczególnie chodzi o to, żeby dzieci te miały takie same uprawnienia, jak mają też dzieci w mieście Suwałki, którzy korzystają z miejskiej karty dużej rodziny. Na dobry początek dzieci i rodzice będą mogli skorzystać z 30% zniżki na wejściówki do akwaparku. Później tą ofertę będziemy rozszerzać o inne instytucje i ewentualnie przedsiębiorców, którzy by chcieli w jakiś sposób jakby współpracować z gminą Suwałki i jakby no pomóc też no tym dużym rodzinom. Zobaczymy, jakim to się będzie też szło zainteresowaniem i w którym kierunku pójdziemy. Gmina nie chce, by ich dzieci były pokrzywdzone w dostępie do oferty sportowej, rekreacyjnej czy kulturalnej. Bo sytuacje miały miejsce tego rodzaju, że idzie grupka dzieci powiedzmy do akwaparku, no i dzieci mieszkające na terenie miasta mają tą ulgę, a nasze dzieci tego nie mają. Aktualnie trwa przygotowanie wniosku o wydanie karty. Niebawem zostaną one zamówione. Koszt ich wytworzenia oszacowano wstępnie na 10 tysięcy złotych przy założeniu, że nie wszystkie rodziny od razu przystąpią do programu. Na terenie gminy uprawnionych do korzystania z programu jest 200 rodzin. Jeżeli się przyliczymy w sensie takim, że tych środków będzie trzeba więcej, no to oczywiście taki wniosek do Rady Gminy stosujemy, żeby ewentualnie środki wygospodarować z innych działań i przesunąć na tą kartę dużej rodziny.